Siemacie, wita się z Wami jesiennie Base Driver, a dziś samochód, który po pierwsze pochodzi z rynku amerykańskiego, ale nosi bardzo dobrze, przynajmniej niegdyś, znaną w Europie nazwę. Po drugie, jest obiektem marzeń i ślinotoku jednego z moich stałych oglądaczy, którego z tej strony bardzo serdecznie pozdrawiam. A po trzecie, jest idealnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy na pytanie Ford czy Mazda odpowiadają tak. Nazwa Ford Escort w Europie była znana już od 1967 roku, ale w Stanach pojawiła się dopiero w 1980. Pierwsza generacja amerykańskiego Escorta zbiegła się z grubsza czasowo z trzecią europejską. Zresztą były one ponoć opracowywane wspólnie i hatchbacki mają nawet dość zbliżoną sylwetkę, ale jednak finalnie wyszły z tego dwa zupełnie inne samochody. Dzisiejszy pacjent to jednak przedstawiciel drugiej amerykańskiej generacji, zaprezentowanej w 90 roku i nie ma on już zupełnie nic wspólnego z tym europejskim. Tak naprawdę to Mazda 323 BG odziana w fordowskie szaty. Zresztą i one pojawiły się najpierw w Japonii jako Ford Laser, czy tam Laser. Pod tą nazwą nowy Ford sprzedawany był również w Australii i Oceanii, a także na Cyprze i Malcie. Model występował jako 3,5-drzwiowy hatchback, 4-drzwiowy sedan i 5-drzwiowy kombi. Bardziej wypasiona wersja, dostępna tylko na północnoamerykańskich rynkach, nazywała się Mercury Tracer i wychodziła jedynie jako sedan i kombiak. Produkcja trwała do 97, kiedy to wyszedł trzeci i ostatni już bardzo obły amerykański Escort. Oczywiście, jak zawsze, kwestie związane z estetyką są subiektywne, natomiast ta sylwetka, gdy Escort był wprowadzany, no to już nie był najnowszy krzyk mody. Generalnie ona już wtedy była dosyć konserwatywna, szczególnie właśnie w tej wersji, czyli sedan, ale tego oczekiwali klienci, w każdym razie ci w Stanach. To, co mi się na pewno podoba w tym samochodzie, to jest ta głęboko zachodząca na boki tylna szyba, która dzięki cienkim słupkom C zapewnia naprawdę dobrą widoczność do tyłu. Tu oczywiście mamy ten charakterystyczny owal dookoła owala. To było bardzo typowe dla Fordów z początku lat 90. Przy czym w tej amerykańskiej wersji, no to nie jest to wkomponowane najzgrabniej. Oczywiście, jako że ten samochód jest jednocześnie Fordem i Mazdą z lat 90., powstaje podstawowe pytanie, czy gnije? Na co ja pozwolę sobie również odpowiedzieć pytaniem. A czy dzik srywa w lesie? To znaczy, jakiegoś straszliwego dramatu tutaj nie ma. Poza tamtym nad kolem nie dzieje się tutaj zbyt wiele, progi są zdrowe. Tutaj, o, mamy zupełnie zużyty lakier na masce. Myłem ten samochód tuż przed testem, ale no, na taką maskę to niewiele pomoże. No i tutaj na odprysku oczywiście coś łapie, ale tak poza tym ogólnie jest dość zdrowy. Widać, że tutaj zdrowy nie był. Tu cytryn i gumiak, co prawda mogą powiedzieć, że nie idzie poznać, co było robione, ale ja poznaję i wy pewnie też. Generalnie większość tych samochodów wykończyła rdza. Ich już nie ma, po prostu zdechły, padły, utleniły się i tyle. Natomiast to jest piękny grzybowy patent. Po co te naklejki, które tak naprawdę są zielonkawe? Otóż, kiedy nakleimy zielone albo takie limonkowe na czerwone, będzie nam błyskało na pomarańczowo. Tak wychodzi. A wiadomo, że kierunkowskazy zgodnie z prawem muszą być pomarańczowe. Się to nazywa barwa żółta selektywna. Nie wiem dlaczego, ale tak sobie wymyślili. No i tutaj dzięki temu wszystko się zgadza. Przegląd podbity. Można jechać. Dobra, no to zajrzyjmy sobie do wnętrza, a tutaj jest zdecydowanie bardziej amerykańsko niż japońsko, a przede wszystkim ze względu na to coś. Generalnie chodzi o to, że w Stanach pod koniec lat 80., gdzie bodajże w 87., wszedł przepis, że samochody mają mieć albo automatyczne pasy bezpieczeństwa z przodu, albo poduchę, przynajmniej w kierownicy. No i większość producentów, jako że wtedy poduszki powietrzne były jeszcze dosyć drogim wynalazkiem i niezbyt dopracowanym, optowało za montowaniem czegoś takiego. I działa to w sposób absolutnie idiotyczny. Spójrzcie. Włączam zapłon bez włączania silnika i spójrzcie, co się dzieje. O, ciach. Ale jest to tylko pas ramieniowy, można powiedzieć, ten tutaj górny. Co zrobić, jeśli chcemy zapiąć sobie biodrowy? Otóż sięgamy sobie gdzieś tam, tam głęboko, gdzie naprawdę trudno dostać się ręką. O, dłubiemy, wyciągamy. O, ciach i tu przypinamy. I teraz tak, zamiast zrobić jeden ruch ręką stąd, o, trzask i pyk, to najpierw musimy
zaczekać, aż to nam się zamknie, a potem jeszcze dłubać tutaj głęboko, gdzie naprawdę jest trudno sięgnąć i potem zapiąć się i tak samemu. Tak rewelacyjny pomysł. Zaraz wyłączę zapłon, żeby nie wyładował się akumulator, ale najpierw pokażę Wam, jakie tutaj są ciekawe kontrolki. Niektóre co prawda już zgasły, ale tutaj tak mamy oczywiście brake, czyli hamulec ręczny zaciągnięty, low fuel, co jest tak naprawdę nieprawdą. Ja tutaj zatankowałem trochę przed chwilą i jest tak mniej więcej ćwierć baku. Check engine, zamiast ikonki silnika to się pojawia napis check engine, czyli sprawdź silnik. Wiadomo, ładowanie, poziom oleju, no ale jak się włączy silnik, to to wszystko znika. Spójrzcie, o, ciach. O, a tu przez chwilę pojawia się napis fuel cutout, czyli odcięcie dopływu paliwa. To jest naprawdę ciekawe. Prawdopodobnie chodzi o to, co się dzieje przy na przykład zderzeniu. O, to, co wyłączyłem tutaj, to jest ogrzewanie tylnej szyby, które włączyłem po to, żeby się osuszyła, bo myłem autko przed chwilą, aby po pierwsze ładnie wyglądało na zdjęciach, a po drugie, aby właściciel cieszył się czystym, że mu oddaje takie czyste i w ogóle. Widzicie? Tak traktuję samochody na testach. No dobra, a tak poza tym, to mamy tutaj miks stylistyki amerykańskiej i japońskiej. Typowo japońskie są wielofunkcyjne dźwigienki po bokach. Tutaj włączamy światło, tutaj włączamy, jak to się nazywa, wycieraczki w górę i w dół, tutaj sobie regulujemy ich prędkość. Tutaj jest dość niewygodnie umieszczony pstryczek awaryjnych, który trzeba wyciągnąć, żeby działały, a nie wcisnąć. Jak wciskamy, to przestają działać. Tak więc, gdy chcemy teoretycznie nieprzepisowo, ale w praktyce grzecznie i uważam, że uzus jest czasami ważniejszy, to mamy kłopot, bo trzeba pamiętać o tym, żeby to wyciągnąć. Tak poza tym, to Escort jest wyposażony dosyć bogato, jak przystało na samochód z amerykańskiego rynku. Tutaj na przykład mamy obsługę tempomatu. Są wszystkie cztery szyby w prądzie. No i tutaj jest napis power, czyli moc. I tutaj wyłączamy moc i włączamy ją. Tak więc możemy sterować mocą, przyciskiem. Oczywiście automat. Nie spytałem właściciela, ilu biegowy. Gdzieś tutaj w rogu pokażę ile, bo po prostu spytam go po teście. W każdym razie jest AMCAR, jest automat, tak jak być powinno. Tutaj macie dwie literki D. Jest zwykła i jest z takim kółeczkiem. To kółeczko to tak naprawdę jest O i tutaj wrzucamy po prostu nadbieg, jak overdrive. Wiadomo, klima jest, nie wiem czy działa, ale jest fajny, taki okrągły, kopołowaty guziczek. Nawiew, siłę nawiewu ustawiamy sobie w ten sposób. Przed chwilą szumiało, dlatego że był nastawiony dosyć mocno, właśnie żeby osuszyło szyby od wewnątrz. No a poza tym regulacja jest już bardziej japońska, czyli suwaczkowa. Tutaj mamy nawiew na szybę, tutaj mamy panel, to nie wiem o co chodzi, pewnie też gdzieś napiszę tutaj w rogu, bo nie spytałem. High-low, no to wiadomo, że wysoko-nisko, floor to na podłogę, no i mix, czyli wyświetla nam się mix zdjęć gratów z jakiegoś rejonu. Super. Same tworzywa, to tutaj jest takie typowo amerykańskie, to wygląda jak plastiki, z których robiło się wieże audio. Jeżeli jesteście wystarczająco starzy, to pamiętacie taki wynalazek, ja miałem coś takiego. W każdym razie robiło się wieże audio z takich właśnie plastików, tak to wyglądało. A to jest radio zrobione z niemieckich opon, takiego czegoś jeszcze nie widziałem i to jest dobre. A na górze są tworzywa takie, no, dosyć smutne, szare, ale całkiem solidnie zmontowane. Natomiast bardzo podobają mi się te tapicerowane boczki drzwi, no i ta fajna taka tapicerka foteli, ona jest naprawdę, naprawdę przyjemna w dotyku. Żeby opowiedzieć Wam, jak tutaj się siedzi, to najpierw to odepnę, bo po prostu to przeszkadza w komunikacji. Tak czy inaczej, jak tutaj się siedzi, abstrahując od tych absolutnie idiotycznych pasów, zupełnie nieźle. Miejsca jest więcej niż się wydaje, bo mamy wrażenie, że jest to dość ciasny samochód, a tak naprawdę nie. Miejsca zarówno na głowę, jak i na nogi jest tutaj całkiem sporo. Pozycja za kierownicą jest taka, można powiedzieć, dziadkowa. Kierownica jest trochę niżej, nawet w górnym położeniu, bo ona chodzi w dół i w górę. Nieco jakby za nisko, czyli jest to pozycja, którą ja bym nazwał trochę grzybową, ale jako, że sam jestem grzybem, to jest to dla mnie ok. Aczkolwiek ona ma jedną swoją wadę. Przez to, że siedzimy w ten sposób, trochę trudno jest wykonywać sprawne manewry. Natomiast ogólnie się tutaj tak relaksująco
po amerykańsku. Jeszcze mam tylko jedno zastrzeżenie. Te fotele nie są tak wygodne, na jakie wyglądają, bo wyglądają na bardzo wygodne. Znaczy, nie są złe, ale no chciałbym, żeby były jednak fajniejsze, bardziej kanapowate. Podpórka pod lewą stopę jest, miejsce jest, widoczność jest bardzo dobra. Ogólnie siedzi się w porządku. Z tyłu siedzi się nieźle. Miejsca nad głową jest naprawdę dużo. Na nogi niby sporo, ale siedzi się na tyle nisko, że trzyma się nogi dosyć wysoko, więc nie jest to najwygodniejsze. Dodatkowo kanapa ma troszkę za krótkie siedzisko, ale ogólnie jest nawet komfortowo. Te zagłówki zintegrowane z oparciami to są takie, można powiedzieć, trochę pro forma. Natomiast da się tutaj jechać, ja bym dał radę. Dobra, sobie teraz otworzymy bagaj. Ale z tym otwieraniem to nie jest znowu taki hop-siup, bo... O, proszę, jak pięknie się trzyma ta klapa. Beisehochen, Beisehochen. Ale jak już się tam dostaniemy, jak uda się postawić klapę pionowo, to jak widać pojemnościowo jest zupełnie nieźle. Jest przede wszystkim naprawdę szeroki. Bas, jak widać, w takim piankowym futerale mieści się bez najmniejszego problemu. Jest też dosyć głęboko, tak więc naprawdę przyzwoicie. Aczkolwiek ja, wiadomo, wolałbym liftbacka albo jeszcze lepiej kombi. A jak komuś mało, można sobie powiększyć kuferek, składając asymetrycznie dzielone oparcie. I to jest dobre. W sedanie to wcale nie jest aż taka oczywistość, acz wiadomo, że ten otwór nie jest zbyt duży, więc i praktyczność jest umiarkowana. No to jeszcze silnik. Jedziemy, bo nie zostało zbyt dużo czasu. Choć płyta podłogowa i większość mechaniki pochodziły z Mazdy, podstawowym silnikiem było fordowskie CVH o pojemności 1,9 i wściekłej mocy 88 koni. SEFI oznacza tu sekwencyjny elektroniczny wtrysk paliwa. Co ciekawe, drugim oferowanym silnikiem było mazdowskie 1,8, które mimo nieco mniejszej pojemności wypluwało wyższą moc, wynoszącą 127 koni. Nie zdziwiłbym się, gdyby japoński silnik był przy okazji oszczędniejszy. Tu mamy jednak 88-konny 1,9, ale nie ma co narzekać, lepiej się przejechać. Ten egzemplarz uruchamia się dosyć specyficznie, ale nie będę Wam pokazywał jak, z wiadomych powodów. Tak czy inaczej, ruszamy. Tutaj jedziemy bardzo powoli, taką sobie dróżką, z dużą liczbą wybojów, nierówności i tak dalej. No i tutaj można wyczuć, że ten samochód nie ma niestety tak miękkiego zawieszenia, jakiego spodziewalibyśmy się po amerykańcu czy po starym Japońcu, bo one zazwyczaj były też dosyć miękko zawieszone. O. Znaczy, ten samochód nie jest jakiś szczególnie twardy, natomiast no, jest tutaj pewna sztywność. Poza tym, tak jak pewien emerytowany youtuber motoryzacyjny, za którym wielu z nas bardzo tęskni, czyli Blogomotiv, mówił, komfort nie polega tylko na pracy zawieszenia, ale również na odgłosach dobywających się z niego, a tutaj jest ono niestety dość głośne. Ale jak już rzekłem, jakiegoś strasznego dramatu nie ma, ten samochód rysuje, no... Tak standardowo, tyle że łomocze przy tym. A jak się prowadzi? Zupełnie nieźle. Kierownica stawia dość mocny opór, jak na samochód ze wspomaganiem, tym bardziej amerykański. A jak wiadomo, no, Amerykanie lubią, jak wszystko działa tak mięciutko, lekko, praktycznie bez oporu. Tutaj tego nie ma, tutaj czuć ten opór. Skoro jesteśmy przy układzie kierowniczym, no to warto wspomnieć o zwrotności, a ta, no, niestety nie zachwyca. Jest bardzo taka sobie, znaczy nie jest najgorsza, nie jest to najmniej zwrotny samochód, jakim jeździłem, ale też zdecydowanie nie najbardziej. Dynamikę trudno sprawdzić jeżdżąc po Mordorze, a jak wiadomo, Mordor to znaczy po angielsku więcej drzwi. Natomiast no, ten samochód jakoś tam się odpycha, ten silnik wystarczy do tego, żeby zupełnie sprawnie się tym przemieszczać. Automat zmienia biegi płynnie, bez szarpnięć, generalnie tak po amerykańsku i tak no, leniwie. Pozycja za kierownicą, jak już wspomniałem w opisie wnętrza, jest taka dziadkowa i generalnie wszystko w tym samochodzie jest takie dziadkowe. Dynamika, choć nie jakaś straszliwie słaba, jest raczej dziadkowa ze względu na leniwie pracujący automat. Właściwości jezdne, no
byłyby bardziej dziadkowe, gdyby ten samochód był miększy, ale wiadomo, dziadkowie kiedyś jeździli maluchami, trabantami, a te samochody raczej podskakiwały na wybojach, więc też można powiedzieć, że jest tutaj pewna dziadkowość. Kształt, czyli wiadomo, klasyczny sedan, no to jest totalny dziadek. Generalnie jest to bardzo fajny sprzęt dla kogoś, kto chce mieć grzybowóz. A jako, że ja mentalnie jestem trochę grzybem, to w sumie podejrzewałbym, że czułbym się w tym aucie nawet nieźle, gdyby tylko trochę bardziej miękko resorowało. I to tyle w temacie drugiej generacji amerykańskiego Escorta. To ciekawa ilustracja stanu motoryzacji Made in the USA z końca zeszłego wieku, gdy w segmencie zwykłych osobówek, szczególnie tych mniejszych, Japończycy w zasadzie zamiatali Amerykanami podłogę i ci ostatni, by móc w ogóle konkurować, często musieli wchodzić we współpracę z tymi drugimi. A i tak nie do końca się udawało. Ale to absolutnie nie jest zły samochód, tym bardziej, że to właśnie on zatargał nieodpalającego dafaka do jego nowego właściciela, czyli admina strony Graty Ściany Wschodniej. Zresztą również on jest właścicielem Escorta i paru innych gratów, które już się tutaj pojawiały i należą mu się ogromne podziękowania. Należą się one również moim patronom, którzy z niewiadomych powodów wciąż nie wspierają. I wam wszystkim za to, że nadal chce się wam tu zaglądać. A skoro o zaglądaniu mowa, wbijajcie również na mojego Face'a, Insta i portal petrolheart.pl, dla którego mam zaszczyt pisywać. Strona basedriver.pl póki co leży i kwiczy, ale może wrzucę tam kiedyś jakiegoś miksa, więc w sumie też zajrzyjcie czasami. Dzięki ogromne i do najbliższego.